brzuch, bo zawsze mam ten brzuch taki. Co bym nie robiła, brzuch jest. Późno. Idziemy na stację? Na stację zjeść? Tam będziemy szli, a teraz idziemy jeść, kupić jeść tam. Tam będziemy szli. Tam będę szła. Samochód. Stary groń. Godzina 15. Wchodzimy. Kamienie, kamienie, kamienie. Idę dziarskim krokiem. To jest. Miało dużo boczku. Jest jakieś stawy, jakieś przyprawy. O, tutaj na dole to te. Chyba, nie. Skalny, skalny, coś tam. Tam gdzie jeździliśmy pizzę. A tam jest Błatna, bo tam było takie długie przejście, nie? Tylko może schronisko jest zasłonięte. Nie, no tam jest, tam są dachy, Kasia. Tak, ale ono było jakby tamtędy się szło i na wprost, rozumiesz? Może. Chociaż nie wiem, jak wielki by urósł mi nos. Brzuch zawsze wypełnia mą postać, haha. To podobno bardzo, bardzo długa wiocha jest. Okej. Okay. Idziemy. A czemu po lasach? Ciekawe, z czym to jest. Tak, chodźcie z nami. Okej. Patrz, Kasiu. Wcale nie musieliśmy iść tamtymi krzakami. Mhm. Można było sobie skrócić. Oszuści, jak zwykle. Tyle oszustw.
to wejdziemy po górce. Skoro jest dotarliśmy do połączenia szlaków. Był zielony. A stamtąd przyszliśmy. Szlak na urłą przeniesiony. Cywilizacja. Tam byliśmy wczoraj. Tam byliśmy rok temu. A tu będziemy za chwilę. Gdzie mamy TK? Tu. T, zobacz. T, a, kamień graniczny, komory celnej numer 42. Będziesz mógł wrócić, zasłużyć się. Ciekawe. Gdzie jest już? Thank you.
I znów murek. I tam szedł hen. Murek numer 3. Ładnie widoczny w oddali. Widać ją było? Mhm. Murek. Ktoś miał dużo czasu. A? Chyba tak. Nie widać, 2 godziny do Orłowej. Grabowa godzina 5. Przeszliśmy dopiero ile? 10 minut? Bo my się nasycaliśmy widokami stąd. Obowiązkowa kapliczka. Ale jaka świeża, kwiaty, zobacz. No blisko cywilizacji tu mamy, dom na domu. Skrzyczne w oddali. Leśnica. Aha. Idziesz na dół, a potem jeszcze raz się wdrapujesz na górę. Gdzie? Co? Gdzie? Tam, widzisz tylko taki zarys, nie? Aha. No. Być może. Mhm. No i tak marnujesz.
zaczęło lać, nie? To dzisiaj też tak się może wy... wygrzebać. Podświadomie zakodowany. Jaki to numer? Tu jest TK tylko, tak? Widzisz jakiś numer? 103. Aha, tak. Teraz widzę. O, właśnie puściłeś, jak ja chciałem. Kamień numer 103. Cenię tych szlaków. Jakbyś spojrzał na mapę, zobaczył, jak się układają pozemity. Może byś coś wydedukował. Mam się świetnie. Okej. Sto 13, 112? Albo 117. Aha, 117. Albo 115? Nie. Chyba jest poprzeczna ta. Aha. Taki klasyk, jaszczurka wygrzewająca się w słońcu na kamieniu. Kojarzysz, że są te... I uciekł. Tu podejść i... Tak. Wsadzić aparat. 122. Moim zdaniem 122, definitywnie. Chyba musisz niżej jeszcze i bardziej w pionie. Okej. Odchylę. Widać coś, nie? Wiesz co, bardziej w pionie. Jeszcze. Jeszcze troszkę. Się okaże, że coś wyszło. Nie wiem, co mi wyszło na zdjęciu, ale dobra. Bardziej nie będę tam wprowadzać. Aha. Thank you.
gramowa. Stamtąd szliśmy w tamtym roku. I tam szliśmy. I idziemy jeszcze raz. 19 km mamy już. Dobrze. Czy miałeś rację? I malusiki popas, ławeczka pusta czeka, uśmiecha się do nas. Grzechnie skorzystać. W dół, żeby potem wejść w górę. Tak. Ale nie ma numerów. Nie ma? Jest beznumerowe? Moim zdaniem nie ma, no nie widać kompletnie. To jest teraz. Tu się wytarł. Trudno. Ale ja już go nie pamiętam. Murek. Trochę starszy od poprzedniego. I chyba dłuższy. Musisz zawsze mnie? A kogo mam? Nikogo nie ma innego w okolicy. To ma kartofunka, a z tego. Tak, kotarzu to trochę tam. Trzeba dojść. Ale nie idziemy, nie? Nie, byliśmy rok temu. Może przy innej okazji. Tu listki trochę przeszkadzają. Przemieśćmy się. O, trochę lepiej. Okej. Ścieżka tam do góry będzie szła. Thank you.
Pewnie tak. I tutaj wyjście ewakuacyjne i pełno takich. Przewodnik, bo ja chyba sobie przypominam, że tam było przez moment bez szwafli. Pod koniec. Co koniec? Pod koniec. Tak? No. Kamyki. Aha. Zatrzymałeś tam. Tutaj dobrze jest to oznaczone, że jak coś się dzieje z szlakiem, to jest taki wykrzyknik. No. Jest. Nie, to opracowanie. Aczkolwiek... A nie, to wyszło. Chyba jest poza. I kebab. Nie wiem. Ta jaka wielka starość. Czy one coś tam mają zainstalowanego do picia? Nie sądzę. Pewno nie. Czy one się tam żują nawzajem? Nie wiem. No bo one jakby coś chłopce. No mordy im się cały czas ruszają, zobacz.
wszystkie te ogolone widzisz. Ta jedna tutaj stoi ogolona i tam jedna taka siedzi. Żyć, żeby rzuć. Na co? Punktów nam nie zliczy inaczej. Musimy to przejść. Chcesz mieć odznakę? Zasuwaj. Ja to nie mam problemu. Twoje odciski na to. Zaraz. To ty masz odciski. Tak, ale moje nie są takie doskwierające jak twoje. Nie, a czy ja mówię, że są doskwierające? No to są trochę, ale chodzi, żeby iść wolniej. Przez nie. Czuję głód. Ja byłabym rębasa. Ja też. Czuję głód. Wiedźma Hogata wykrakała, że o 3 będzie padał deszcz. Pomyliła się o 25 minut. Trzeba się słuchać starszych. Starsi mają rację. Chodzi na to, że zbliżamy się do cywilizacji w deszczu.
przewidzianym przez wiedźmię. Tylko drogę nagrywam. Jak schodziliśmy. Jak schodzimy. Jak będziemy schodzić. Biały dom. Nie pamiętać. Na końcu. Ale ten dźwięk. Dźwięk to deszcz. No właśnie. Czy on jest ile? Kilkaset metrów od nas. Deszcz? Deszcz. Intensywny, trzęsisty, za 4/3. Chyba będzie palenie na stosie dzisiaj. O, tam już nawet są takie przetarte kawałki. Porwanie ulicy. Widać coś czy nie widać? Coś minimalnie widać. Idziemy, idziemy. Asfaltówce nie ma końca. Jest cywilizacja, ale kresu podróży nie ma. Kres podróży. Widać? Serwis choinki bożonarodzeniowej. Koniec lipca. To jest.